Cześć, witajcie serdecznie. To prawdopodobnie będzie najważniejszy filmik, jaki do tej pory nagrałem. Tak mi się wydaje. Chociaż może nie będzie miał najwięcej wyświetleń, ale w mojej opinii będzie miał największą wartość, mam nadzieję, jakąś motywującą, czy może nie merytoryczną, ale przyda się najbardziej. A jako, że zaczynamy nowy rok i właściwie wybiło mi w tym, a właściwie w tamtym roku już niesamowite 100 subskrypcji, co jest po prostu, wydaje mi się, nieprawdopodobne, to chciałem w końcu coś takiego nagrać, tym bardziej, że skłaniają mnie ku temu wiele różnych doświadczeń z ostatniego roku, a dodatkowo statystyk, z którymi się miałem ostatnie przyjemność czy nieprzyjemność spotkać, o których zaraz powiem. No i będę tutaj w tym wypadku mówić o ważnej kwestii, czyli oszczędzaniu, inwestowaniu i właściwie zmotywowaniu siebie do odkładania jakiejkolwiek kwoty i zabezpieczeniu ją w jakikolwiek sposób, ponieważ jak pokazują ostatnie statystyki, a właściwie może nie ostatnie, ale z ostatniego roku 2020, właściwie nie trzeciego, tylko drugiego niestety, ale pewnie te z trzeciego również niebawem się pojawią i nie będą one odmienne od tamtych. No, sytuacja w przypadku Polaków jest dosyć druzgocąca, jeśli chodzi o stopę oszczędności, ale do tego przejdę niebawem. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy, to kwestie związane z kredytami, jakie w Polsce i w jaki sposób są brane i co z pewnością będzie bardzo powiązane z kolejną kwestią, czyli w jaki sposób Polacy podchodzą do kredytów. Mam wrażenie, że w dużej części nie rozumieją, jak to wszystko działa, a to prowadzi również do tego, że mimo tego, że doradcy kredytowi im to wszystko tłumaczą i mówią, że w razie czego nawet są zobowiązani zgodnie z nowymi przepisami, co by się stało, gdy w momencie, kiedy podskoczą stopy procentowe i przekazanie właściwie tej kwoty, którą będą musieli płacić, no i co się wówczas stanie, gdy te stopy podskoczą, jakie będzie miało to oddziaływanie w momencie, kiedy oni mają konkretną zdolność kredytową i zaciągają to zobowiązanie na długie, długie lata, właściwie nie myśląc o tym, co się będzie działo gdyby, tylko mają taką bardzo dobrą wizję na przyszłość, że przecież będziemy więcej zarabiać, no ale nie myślą o tym, żeby sobie coś odkładać w dużej części, tylko coraz więcej potrzebują, a coraz mniej odkładają. Mało tego, też bardzo mało Polaków nadpłaca kredyty, mimo tego, że też zawsze jest takie założenie, weźmiemy na dłużej, a w razie czego, a im dłużej, tym oczywiście więcej za to płacimy, a w razie czego sobie wcześniej to nadpłacimy, no to też okazuje się, że nie jest to zbyt motywujące myślenie, kiedy mamy w perspektywie, w tym miesiącu nadpłacić czy nie. Czy może wydać to na inne wydatki, nie? Więc w takim wypadku, jak pokazują dane, no Polacy nie są zbyt bardzo, bardzo w tym kierunku świadomi. Nie mówię o pojedynczych przypadkach, bo pewnie w większości z uczestników jakby rynku kapitałowego i osób, które się na tym znają, osób, które tym bardziej myślą o tym, żeby wziąć pożyczkę, czy raczej kredyt, czy to ten 2%, czy ten 0%, jeśli będą mogli, to już są zupełnie inne rzeczy, bo ci te osoby, zanim się podejmą tego kredytu, to sprawdzą wszystkie za i przeciw i wyciągną na pewno lepsze wnioski niż osoby, które po prostu nie zrozumieją czegoś do końca, a mało tego, potem wezmą kredyt pod kurek i ostatecznie rezultaty mogą być tego różne, a wręcz nawet bym powiedział straszne czasami. Tym bardziej, jeśli ma się rodziny na utrzymaniu, nie tylko się jest dwójką czy tam jedną osobą, więc w tym temacie nie jest w tym temacie dobrze. Tym bardziej z perspektywy nas jako Polaków, którzy mimo tego, że mamy tak super teraz świetne kredyty 2%, czy tam kredyty 0%, które teraz niebawem wejdą, to i tak mamy kredyt hipoteczny, nie do końca taki hipoteczny, jak jest w innych też krajach ościennych, gdzie w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie spłacać tej hipoteki, oddajemy kluczyki, a tak jest na przykład w Stanach, kluczyki do banku, nie jesteśmy w stanie spłacać, to bank już nie
jak już oddamy sobie to mieszkanie bankowi, jesteśmy na czysto, tak? Bank w tym momencie nie domaga się od nas dodatkowo spłaty, czy tam nadpłaty jeszcze kolejnych transz, które by ewentualnie po sprzedaniu tego mieszkania miały zostać do spłacenia, więc u nas tak nie jest. My musimy mimo wszystko, jeśli zostanie jakaś po sprzedaniu tej nieruchomości jakaś zaległość dodatkowo, to musimy jeszcze dodatkowo ze swojej pensji to płacić. Co prawda będzie to zdecydowanie niższa rata w momencie, kiedy większość kapitału już jest spłaconego, natomiast zawsze jednak coś tam będzie, więc w naszym wypadku te kredyty są skonstruowane stricte dla Polaków biedaków, tak żeby jeszcze bardziej ich jako bankowcy można by, no dobra, nie powiem okraść, ale w jakiś sposób wykorzystać, jak to się działo na przestrzeni lat. I to jest pierwsza tylko kwestia, kredyty. Kolejny program, tak jak już pewnie wszyscy, co się interesują, wiedzą, będzie wchodził, pracują nad nim, kredyt 0%. On już jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż poprzedni, gdzie jest w zależności od tego, czy jesteśmy singlem, czy parą, czy ile mamy dzieci, będziemy mieli przyznaną odpowiednie dofinansowanie do tego kredytu. Ale nie o tym chcę mówić, chcę się bardziej skupić na tym, co ostatnio zobaczyłem na pewnej grafice. Właściwie zobaczyłem to na kanale, który wykorzystał grafikę z innego medium, ale na kanale tym Dla Pieniędzy. Dla Pieniędzy to jest taki pan z brodą jak z obrazka, pewnie część z was kojarzy. W każdym razie tam na jednym z omawianych tematów była właśnie stopa oszczędności Polaków i jesteśmy na czerwono w ramach tych wszystkich krajów ościennych, tych wszystkich takich zachodnich krajów, gdzie niemalże my nie jesteśmy sobie w stanie nic odłożyć w stosunku co do naszych zarobków oczywiście, bo to nie jest tak, że oni więcej zarabiają, to mogą sobie na więcej pozwolić. To nie jest kwotowo, tylko to jest kwestia związana z procentem odnoszącym się do naszych zarobków, więc to o to chodzi. To jest stopa oszczędności. Tutaj gdzieś postaram się wrzucić tą grafikę. No i tak jak zobaczycie, jesteśmy, tak jak pan to określił, czerwoną wyspą, czy tam czarną nawet wyspą, może takiego nawet wyrażenia użył, na mapie generalnie tutaj też całej tej Europy i prawdopodobnie też nie tylko. No i co za tym idzie? No i tutaj chciałbym właśnie bardziej krytycznie podejść do tego tematu, niż on podszedł, ponieważ tutaj ten pan zwalił to w większości na kredyty. Co prawda, no, miał tutaj rację, bo jeśli zadłużyliśmy się pod kurek, no to możliwość spłacania, zdolność spłacania tego kredytu będzie niemalże żadna. Gdy ewentualnie mamy jakieś oszczędności, dlatego tam jest 0,8, to te oszczędności musimy na ten kredyt przeznaczać, czyli mamy jakieś zabezpieczenie, taką poduszkę, jak to się nazywa w finansach, poduszkę bezpieczeństwa, i z niej musimy co miesiąc spłacać dodatkowo tą wyższą ratę w stosunku do tego, jakbyśmy mieli tą ratę, którą mieliśmy pierwotnie, więc tutaj jest teza, że to z tego wynikało. Co prawda tam delikatnie powiedział, że to też wynika z konsumpcjonizmu. No i ja właśnie w tym temacie wydaje mi się, że bardziej krytycznie do tego podejdę, bo wiem, że to w dużej mierze wynika z konsumpcjonizmu. Widzę, jak wokół mnie ludzie korzystają ze swojej gotówki. Mam bardzo dużo osób, które faktycznie podchodzi do finansów tak bardziej, jakby to powiedzieć, z rozwagą. I też widzę wokół siebie dużo, dużo osób, które, no po prostu, powiem to wprost, trwonią pieniądze jak tylko się da. Po czym te osoby najbardziej mówią, że nie ma z czego oszczędzać. I z tym mitem chciałbym się w tym momencie rozprawić. O, to chciałem powiedzieć. Gdyż jak podają jeszcze inne statystyki, i to są bardzo ciekawe, i to nie są statystyki tylko europejskie, ale tam w tych statystykach były też wszystkie te kraje, które były pod zaborami też wzięte pod uwagę, których
których finanse na teraz na tym poziomie są jeszcze tych krajów dosyć rozwijających się, dosyć niskie te zarobki, więc o nich też tutaj mowa w tych statystykach. No i jak pokazują te statystyki, to w przypadku najniżej zarabiających nie tylko kraje, ale też jeśli chodzi o Polskę, najniżej zarabiających osób, tam jest w relacji do ich zarobków dosyć wysoka stopa oszczędności. Czyli oni potrafią sobie odmówić jakichś przyjemności życia, których tak naprawdę nie musieliby kupować, albo potrafią się ograniczyć w tym i coś jednak oszczędzić. Mają jakby taką naturalną skłonność do tego, żeby mieć zabezpieczenie na wypadek, co by było gdyby, tak? I w przypadku tych osób, to jeszcze inne statystyki pokazują, że one, te osoby raczej nie inwestują w żaden sposób pieniędzy, tylko przetrzymywają te pieniądze albo w gotówce, albo na jakichś lokatach, okach, czy rorach nawet, nie? Co jest już w ogóle moim zdaniem najgorszą opcją, jaka tam ze wszystkich może być. Więc one tak czy inaczej część dochodów tam potrafią sobie oszczędzić mimo najniższych zarobków, co jest ciekawe. Potem jeśli chodzi o średnio zamożne osoby, między innymi można tutaj też uznać naszą klasę średnią, a właściwie niską klasę średnią, taka, która ma bliżej tej średniej zarobkowej, no to oni mają największy problem z tym, żeby cokolwiek odłożyć. I tutaj raczej zrzucałbym na to, że po prostu dużo konsumują, wydają na też droższe rzeczy, albo po prostu tak wydaje im się, że muszą coś kupić, zamiast się ograniczyć w tych zakupach i coś odłożyć. Zaraz podam, jak to można zrobić, bo ja sam też tak startowałem. Nie powiem, sam też kiedyś wydawałem na potęgę pieniądze, bo też nie wiedziałem, co innego można z nimi zrobić, a właściwie nie myślałem o tym, co by było gdyby, tylko żyłem high life, tak jak to się mówi, carpe diem, i co się mam martwić o przyszłość, a tym bardziej w ogóle o jakąś emeryturę, przecież ja w ogóle nie dożyję, pomijając już statystykę, że mężczyźni sami w sobie w Polsce dożywają 70 bodajże 4 roku życia średnio, więc raczej i tak dożyjemy tej emerytury, bo średnio na emeryturze mężczyźni żyją około 9 lat, no więc nawet na te 9 lat średnie warto się tam trochę przygotować, ale pomijając ten fakt, jeszcze przechodzimy do klasy wyższej, która to, no to tutaj nie da się w jakiś sposób tego oczywiście nie zrozumieć, odkładają oni najwięcej pieniędzy, gdyż no, mają najwyższe zarobki, tak? Więc tutaj w tym wypadku ta klasa wyższa, chociaż znam wyjątki nawet, ta klasa wyższa po prostu ma tak duże pieniądze na wypłatach, że po prostu nie jest w stanie tego przejeść. No ale właśnie te wyjątki, które znam, to też mimo tego, że można zarabiać 30 tysięcy netto, to i tak, uwierzcie mi, są osoby, które są w stanie to miesiąc do miesiąca roztrwonić i mówić właśnie, że ja nie mam z czego oszczędzać. I tak, takie są też osoby, więc, ale to w przypadku tej grupy z wyższymi zarobkami jest raczej wydaje mi się mniejszość tych osób, a jeśli chodzi o tą grupę, to podejrzewam, że to jest grupa takich, no tak kiedyś nazywanych nowobogackich, czyli którzy żyli w tej klasie niższej albo jeszcze trochę niżej z rodzica, a kiedy tak naprawdę nie umiem gospodarować tymi pieniędzmi, bo rodzice ich nie nauczyli, no to po prostu rzucają się w wir wydatków, żeby jeszcze ten swój status pokazać. No przecież jak kiedyś się żyło niemalże w nędzy, no to teraz chce się jakoś odkuć, no nie? I to jest nie wina tych właściwie ludzi, tylko to jest wina jakby naszego jakby wychowania, można powiedzieć, czy no różnych czynników, które są czynnikami właściwie bardzo bardziej psychologicznymi niż finansowymi w tym wypadku, no ale to już pominę. No jeśli chodzi o metody, takie moim zdaniem podstawowe,
które ja też sam stosowałem i które naprawdę się sprawdzają. Tym bardziej, jeśli jest nowy rok, to warto sobie od czegoś takiego rozpocząć, jeśli macie ambicje, żeby nie być takim chomikiem w klatce i non-stop pracować dla kogoś, tylko pozwolić swoim pieniądzom pracować dla nas, bądź też można to inaczej przedstawić. Ja tutaj już wysnułem taką tezę, że Polacy lubią, jak się nimi steruje, jak się na nich zarabia, jak się na nich żeruje. No i my sobie w tym jakby dobrze radzimy. Lubimy, że ktoś nam powie, o fajnie, fajnie pracujesz, tutaj masz obierki i zadowol się nimi. I zamiast sobie trochę tych obierków na kiedyś zaoszczędzić, no to... to wszystko i tak roztrwonimy, tak? Więc w tym wypadku tak dosyć krytycznie, sorry, że do tego podszedłem, ale jak macie jakiekolwiek inne zdanie, twierdzicie, że się nie da oszczędzić, no to zawalcie mnie tam hejtem w komentarzach. Mam nadzieję, że uda mi się z tym hejtem w każdym momencie go merytorycznie rozłożyć, bo wydaje mi się, że to jest tylko, powiem wprost, po prostu głupia wymówka, bo nawet jak pokazują statystyki z najniższych wypłat, da się jednak coś tam odłożyć. Dobra. Przejdę do kolejnego tematu, czyli jak zapanować nad tym budżetem domowym, jeśli do tej pory się z nim nie umiało poradzić, nie umiało się oszczędzić. Ja zaczynałem tak naprawdę od książki Finansowy Ninja. Dajcie mi sekundę, ja ją wam pokażę. Materiałów z dziedziny finansów jest olbrzymia ilość. Jest mnóstwo materiałów, które mógłbym polecić. No i na bieżąco polecam moim znajomym, których naprawdę w tych ostatnich latach dosyć, wydaje mi się, uporczywie przekonywałem do różnych produktów, znaczy nie produktów, bo to jest zabronione, tylko do oszczędzania, można powiedzieć, inwestowania. Ale jedną z takich podstawowych, wydaje mi się, materiałów, które są przydatne w tym temacie oszczędzania, to są wszystkie materiały Michała Szafrańskiego. On ma bloga Jak oszczędzać pieniądze. Może już go nie robi regularnie, ale te stare treści, jakbyście sobie przejrzeli od początku do końca, posłuchali w ramach podcastu jadąc do pracy czy coś, no to są nadal wartościowe i warto się z nimi zapoznać. A jeśli chcecie wiedzę typowo w pigułce, już pomijając blog i te podcasty jego, no to polecam książkę, która nadal jest aktualna, Finansowy Ninja. Ona już była, ta książka moja, w rękach różnych ludzi. Dużo ludzi ją już zdążyło przeczytać i to są takie podstawy, które pokażą wam, jak oszczędzić. Tam też jest o dużo różnych kwestiach właśnie wspomniane. Między innymi o kwestii budżetu domowego i co roku też Michał Szafrański daje taki arkusz kalkulacyjny Excel. Ja też od niego, nie powiem, zaczynałem z budżetem domowym, który ma tam swoje pozycje na każdy miesiąc, na każdy, nie, może nie dzień, ale chyba na każdy miesiąc, jeden do jeden właściwie, żeby sobie spisać wszystkie wydatki, jakie mieliśmy, no i ewentualnie mieć jakieś tam dodatkowo komórki na wyliczanie potem wartości netto. Pomijam już ten fakt, ale chodzi o to, że żebyście widzieli na bieżąco, na co wydajecie pieniądze, na jakie kategorie, no i sprawili się z tym waszym demonem, który wam mówi, że muszę to mieć, no i zastanowili się, czy tak naprawdę tego potrzebuję i czy te wydatki są tak naprawdę konieczne, bo tak naprawdę mówiąc to, że nie mamy z czego oszczędzić, to tkwimy w takim nieprawdziwym przekonaniu, bo tak naprawdę nie pamiętamy, jak te pieniądze nam się z konta rozpłynęły. No i tutaj w tym wypadku jedna z takich moich dodatkowych takich porad, która jest oczywista, ale zróbcie sobie tak, że jeśli coś chcecie kupić, to zamiast od razu to kupić, to wstawiamy sobie to do koszyka, na przykład na Allegro i tak dalej, czekamy tydzień, ja tak robię jeszcze do teraz. No i jeśli po tygodniu stwierdzacie, że nie, faktycznie to mi jest potrzebne, to dopiero wtedy przechodzimy do kup teraz, a nie że od razu emocjonalnie kupujemy różne rzeczy i pozwalamy sobie emocjonalnie na takie zakupy. Dobra, druga kwestia to jest system kopertowy, który jest niezwykle skuteczny, jeśli już wam się nie chce prowadzić budżetu domowego, czyli chodzi o te arkusze kalkulacyjne i spisywanie wydatków. Nie powiem, spisywanie wydatków jest czasochłonne, ale jeśli faktycznie macie motywację, żeby coś zrobić z finansami, no to zmusicie się do tego. To jest coś w tym stylu aplikacji, która zlicza wam kalorie,
I dzięki temu wychodzicie na odpowiedni bilans kaloryczny, czyli nie przejadacie za dużo kalorii, a jednocześnie nie przejadacie za mało, czyli jest tak full enough, można powiedzieć, a jednak coś tam zostaje zawsze odłożone, czyli odchudzone w waszym przypadku, czyli ten bilans kaloryczny jest mniejszy. Dokładnie to samo się robi z budżetem domowym. To jest na tej samej zasadzie. Chodzi o odpowiedni bilans. No i nie wiem, czy do tej pory korzystaliście z takiej aplikacji jak MyFitnessPal, albo są jeszcze tam inne, jeśli chodzi o odchudzanie, a jeśli nie, no to jeśli chcecie się też odchudzić, to polecam Wam. U mnie też na kanale jest taki tutorial, jak z tej aplikacji MyFitnessPal korzystać, ale są również inne, one są bardzo proste w obsłudze, a bardzo dużo dają, nie tylko jeśli chodzi o kwestię odchudzania, ale o zrobienie sobie odpowiedniej w głowie psychiki, żeby wiedzieć, co ile kalorii tak naprawdę w sobie ma, bo jesteśmy czasami, mamy takie fałszywe przekonanie, że jeśli się napijemy szklankę słodkiego napoju, to tak naprawdę to nic nie szkodzi. A wielokrotnie w tych wszystkich posiłkach, które na co dzień spożywamy, byście się zdziwili. No i tutaj akurat abstrahując już od już tego MyFitnessPal, to była taka czysta dygresja. Kolejna kwestia, właśnie ten system kopertowy, niezwykłe narzędzie, można go prowadzić w różny sposób. Pierwsza metoda to jest fizyczne wyciąganie pieniędzy z konta. Ona jest na początku w mojej opinii najlepsza i najbardziej preferowaną możliwością, dlatego że wydając kartą, co na pewno już wiecie, nie zastanawiamy się nad tą gotówką. Ona nie wpada Wam w ręce, nie liczycie jej 1:1 i nie wiecie tak naprawdę, ile tej gotówki jeszcze w tym portfelu Wam zostało, więc na bieżąco obchodzenie się z gotówką, co też będzie dobre dla nas Polaków, kiedy będzie tej gotówki w obiegu więcej, bo nam później ją zabiorą, ale już o tym nie będę dzisiaj mówić, jest dosyć dobrym rozwiązaniem. No i ten system kopertowy działa na tej zasadzie, że przeznaczacie sobie tą kopertę na nie wiem, wydatki na jedzenie i tam, nie wiem, chemię gospodarczą do domu. Drugą kopertę przeznaczacie sobie na przykład te opłaty na dom, tak, wszystkie te media i tak dalej, czy też te abonamenty, bądź też doładowanie karty na telefon i tak dalej, ratę kredytu. No i jeszcze macie taką kopertę, nie wiem, na przykład na wasze celowe oszczędności, na przykład na wakacje, na uzbieranie na inny samochód, jeśli wasz jest niezgodny z najnowszą emisją spalin i chcecie na tym zaoszczędzić, czy też, nie wiem, czy na wakacje, ale to już chyba powiedziałem, tak, i w tym momencie macie różne koperty, a jeszcze jedna, o której nie można nigdy zapominać, koperta dla Was, na Wasze wydatki. Oszczędzanie oszczędzaniem, ale nie można się w tym zagubić, bo to potem źle robi z psychiką i tak dalej, więc polecam jednak mimo wszystko, nawet jak jesteście bardzo mocno przekonani do tego, że jednak chcecie coś zmienić i zacząć oszczędzać, to jeśli nie zostawicie sobie jakiegoś tam buforu finansowego dla Was na po prostu rozwalenie, powiem już ładniej, no to potem ta relacja nie będzie z tego oszczędzania w stosunku do waszej psychiki odpowiednia, co będzie prowadzić do tego, że zaprzestaniecie ten proces, a jednak tego chcemy uniknąć. Więc jednak te pieniądze na rozwalenie jednak powinny tam gdzieś też się znaleźć. No i jeszcze kolejna kwestia. Kolejna kwestia, którą też od razu wydaje mi się w tym momencie, w moim przypadku tak to działa. Mam zasadę, bo już nie chcę się bawić te systemy kopertowe, a jeszcze nie powiedziałem, że te koperty, jak już nie chcecie robić tego w formie gotówki, możecie też robić w osobnych kontach. Wasze banki na pewno pozwalają Wam założyć sobie dowolną ilość kont, bo to teraz w tych czasach jest niemalże bezpłatne. Kont celowych, tak? Oszczędnościowe na to, tak? I w pewnym momencie Wam się też dodatkowo te procenty, jeśli macie cel konkretnej kwoty do uzbierania, też Wam się to na bieżąco pokazuje, więc to też jest jakiś sposób. Z tym, że powiem z doświadczenia, jeśli mam gotówkę tam gdzieś do dyspozycji na oszczędnościówkach, no to ono tak się mnie nie trzyma za bardzo, więc ja wolę jednak bardziej mieć to w gotówce, bo wtedy no z tej koperty nie wybiorę. Tak jak idę na zakupy, wiem, że mam wziąć tej koperty, więc jak mi zabraknie gotówki, to już potem więcej nie kupię, więc to jest, wydaje mi się, lepszy system. Przechodząc do kolejnej kwestii, właściwie w dziedzinie finansów wszyscy nazywają to techniką najpierw płać sobie. No i tutaj ja to pierwszy raz usłyszałem u pana Marcina Iwódź.
którą też oczywiście, którego materiały również mogę polecić, a dodatkowo książkę. Akurat nie mogę wam jej pokazać, bo ona co chwilę jest u kogoś innego pożyczona, więc aktualnie mają chyba mój mają teraz mój siostrzeniec. On ją czyta, jeszcze jej nie skończył, ale bardzo dobrze mu idzie. Wkroczył w ten cały system inwestycyjny bardzo dobrze. No i właśnie to jest książka już typowo inwestycyjna. No i ten system najpierw płać sobie. Chodzi o to, żeby wiemy, ile musimy na co dzień wydawać na to, tak? Na jedzenie mamy mniej więcej policzone, na opłaty, na rachunki i tak dalej. No i wiemy, ile jesteśmy w stanie ewentualnie oszczędzać bądź też inwestować względem naszej wypłaty. No i ewentualnie ile sobie przeznaczyć tam na konsumpcję, bo no i system jest bardzo prosty. W pierwszej kolejności płacimy sobie, czyli idzie to wszystko na inne konta, na inwestycje, nie na wasze konta oszczędnościowe i tak dalej, bo to jest za bardzo proste do wzięcia. To najlepiej przeznaczyć na jakieś konta inwestycyjne, zakupić za to, nie wiem, złoto, srebro, nie wiem, na konto teraz ten program, co został założony, konto mieszkaniowe, tak to się chyba nazywa, czyli na tym koncie mieszkaniowym dosyć fajny program jest, tak, że jeśli nie stać was na ten kredyt 2%, czy nie chcieliście w tym momencie brać i tak dalej, no to wówczas mogliście założyć sobie konto mieszkaniowe, gdzie macie dwie możliwości, albo stopień inflacji plus tam ileś wam przychodzi na konto, bądź też jeśli ceny nieruchomości, ich średnia się przebije, ten stopień inflacji, no to wam wpada tyle, co na tych nieruchomościach, więc to jest dosyć fajne też konto, to jest druga opcja. No i tam nie jest tak łatwo wybrać. Trzecia opcja, nie wiem, jakieś obligacje, tam też ciężej jest wypłacić te pieniądze, bo to trzeba przez konto złożyć zlecenie, więc po prostu jak musicie coś wydać, to dochodzicie do wniosku, że jednak wam się nie chce tego robić, więc na szczęście te pieniądze tam zostają, czy też na jakieś akcje, jeśli już jesteście w tym temacie, czy ETF-y, o tym nie będę dzisiaj wspominać, ale jeśli już macie taką możliwość i wiecie, co to jest, no to w tym kierunku idziecie. Bądź też na cokolwiek innego. Nawet jeśli się bawicie w krypto, no to wydaje mi się, że lepsze to niż 50 para spodni, żeby sobie tam, oczywiście nie tracąc i wiedząc, co robicie, sobie w to pójść. To są tylko przykłady. Tych przykładów można wymieniać jeszcze znacznie, znacznie więcej. Ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu ten pierwszy od razu przelew wyszedł z waszego konta na inne konto, żebyście nie mieli takiego łatwego dostępu do niego. No i wtedy, żeby nie było sytuacji, że wam, jak się okazuje, na koniec miesiąca tak naprawdę już nic nie zostaje na to, żeby sobie oszczędzić, tak? I w tym momencie jesteście w stanie cały czas mówić, że no tak naprawdę nie masz czego oszczędzać, bo tak naprawdę co miesiąc kończę z zerowym stanem konta, tak? A nawet czasami z debetem, jeśli ktoś ma jakieś tam debety powłączane. Tak, no i jeszcze tutaj nie sposób mi nie wspomnieć o jednej kwestii, która w tym temacie jeszcze się pojawi, a mianowicie o totolotku. No ja po prostu nie rozumiem osób, które wiedząc, że prawdopodobieństwo i wiedząc to, bo większość ludzi o tym wie, jest tak znikome, ładują w to swoje środki. Mało tego, część osób myśli, że im częściej grają, albo jak już tyle już przeznaczyli, to w końcu przyjdzie ich kolej i oni, nie wiem, będą milionerami. Nie zauważając tego, że cały czas prawdopodobieństwo na każdym kuponie jest dokładnie takie same, jak było na ich pierwszym kuponie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest po prostu wydawanie pieniędzy w błoto. Możecie mówić, że traktujecie to jako rozrywkę i tak dalej, ale tak naprawdę, jeśli wy nie inwestujecie, a jak już inwestujecie, to po prostu nie wydajcie pieniędzy na to, bo to stwierdzacie, że to jest bez sensu i to jest strata pieniędzy, bo prawdopodobieństwo jest po prostu tak znikome, że to jest pewna niemalże strata. Pokażcie mi osobę, którą znacie, która jest milionerem i teraz żyje z tych milionów, utrzymuje się z tego i zainwestowała dobrze te pieniądze. No ja takich nie znam, bo jeśli są osoby, które tak naprawdę inwestują, to nie posługują się totolotkiem do inwestowania, bo te pieniądze wolą przeznaczyć miesiąc w miesiąc na inwestycje, które może są w jakiś sposób chwiejne, są ryzykowne, ale nie są pewną stratą, tak jak to jest w przypadku totolotka. Choćby zwykłe głupie obligacje, które nominalnie, czyli w wartościach bezwzględnych wam nie stracą, bo nie da się na obligacjach stracić nominalnie, tylko realnie, ewentualnie w poziomie inflacji, bądź ewentualnie jak Polska cała upadnie i tak dalej, no to
No to moim zdaniem to jest po prostu głupota wydawanie pieniędzy na totolotka. Ja rozumiem, raz na, nie wiem, pół roku sobie pójść i kupić kupon, a tak 5 zł mi zostało reszty, kupię sobie totolotka, także for fun, tak? Nie z, z zamysłem, że a wygram miliony, tylko for fun, no nie? Dzisiaj miałem szczęśliwy dzień, a puszczę sobie totolotka, no nie? Spoko, rozumiem to, ale żeby regularnie wydawać, nie wiem, codziennie, co tydzień, czy nawet co miesiąc jakąś kwotę, no to wydaje mi się, że to jest strata pieniędzy. Lepiej tą kwotę przeznaczyć na cokolwiek innego, choćby na, nie wiem, wyjście do głupiej restauracji raz w miesiącu, a nie trwonić te pieniądze bezsensownie. To jest taka dygresja, ale po prostu ja nie rozumiem tego, więc musiałem o tym powiedzieć. Możecie mnie hejtować, możecie mnie unsubskrybować, jeśli jesteście w gronie tych 100 subskrybentów, więc no ja po prostu nie rozumiem tego i chciałem to o tym też tutaj wspomnieć. I w tym momencie na razie skończę mój wywód. Tematów będzie więcej, nagram to w dwóch częściach, z dwóch przyczyn, żeby po prostu film nie był zbyt długi, bo raczej nikt nie lubi długich filmów, a po drugie... Bo mam obiad, więc w drugim temacie jeszcze pokażę wam na samym końcu moją konsumpcyjną, którą kupiłem ostatnio, ciekawostkę. Nie kosztowało mnie to dużo, ale dużo mi to dało z perspektywy użytkowania telefonu i mikrofonu. Pokażę wam pod koniec części drugiej, bo taki też wam się pochwalę, co tam nabyłem. I w następnym odcinku, znaczy właściwie w następnej części będę mówił o jeszcze innych kontach oszczędnościowych, o formach inwestowania, o specjalnych kontach emerytalnych, czyli trzecim filarze i o tym, dlaczego ludzie w mojej opinii boją się inwestować i mam nadzieję, że w komentarzach ktokolwiek też powie, dlaczego ludzie się boją inwestować pod tym drugim materiałem, którym właśnie będę to omawiał. Na razie dzięki za obejrzenie i do następnego materiału. Cześć.